Святая Тройце Боже, наш слава Тобі. Modlitwa o jedność chrześcijan we Lwowie. 25 stycznia w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie na zakończenie tygodnia modlitwa o jedność chrześcijan w uroczystość nawrócenia świętego Pawła odbyła się modlitwa ekumeniczna przy udziale duchowieństwa oraz wiernych różnych konfesji. W swoim kazaniu ojciec duchowny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Igor Peciuch podkreślił, że powinniśmy dążyć do jedności, która jest darem Boga. Tylko Bóg może dać nam siłę, aby wyjść z indywidualnym bólem i krzywdą do drugiego. I to jest dla nas dobra nowina dzisiaj, bo ten Bóg jest pośród nas. Podkreślił w swoim kazaniu ojciec duchowny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Ihor Peciuch. Po mszy świętej modlitwę ekumeniczną kontynuował proboszcz kościoła w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego ojciec Karapet Garibian. Na koniec tego spotkania ekumenicznego w lwowskiej katedrze odbyła się modlitwa i śpiew przedstawicieli wspólnoty protestanckiej.